witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku z unboxingu. Chciałabym Wam pokazać, co znowu zamówiłam. Niestety w moim skromnym pokoju znowu jesteśmy tak a propos, ale nie mogłam znaleźć żadnych nożyczek ani nic, więc wzięłam ekierkę. Więc tym sobie dzisiaj otworzymy naszą paczuszkę z pasi konika. Zamówiłam sobie troszeczkę drobiazgów, zobaczymy co to będzie. Znaczy ja wiem, wy zobaczycie co to będzie. No to co, nie przedłużamy, po prostu otwieramy, nie? Uj. Dobrze, że nie chodzę już do szkoły, bo to mi się już nie przyda. Znaczy, chodzę na studia, ale na studiach nie muszę mieć tego na razie. No. Kurde! Mogłam iść po prostu po nóż. Ale, że jestem zbyt leniwa. Oj, połamałam! O, ale nic się nie przejmujcie. Wszystko jest tu pod kontrolą. Trochę się tak, o tutaj też się trochę ułamała. O, ja nie wiem co ja dzisiaj robię, coś nie wychodzi mi. Dobra, otwórzmy to szybko, bo ja już sama jestem ciekawa co jest w środku. Okej, otwieramy. I co my tutaj mamy? Pierwsza rzecz, którą widzimy, są to nowe czapsy z Hipiki. Moje już powoli się psują. Więc tutaj się trochę odrywają, a że uwielbiam te czapsy, no to sobie zamówiłam. No są po prostu kozackie, ja tylko w nich jeżdżę, uwielbiam i zamówiłam sobie nowe, więc będą na po prostu jakieś zawody, sesje zdjęciowe, takie coś ładniejszego. Tamte będą takie bardziej robocze, oczywiście są dwie pary. I te czapsy z Hipiki kosztowały, już Wam mówię, bo nie pamiętam dokładnie, 391 zł, więc one są ze skórki brązowe, bo ja tylko w brązie. Uwielbiam brąz, brąz wszystkim, wszystko jest, co jest brązowe, to jest po prostu super. Więc takie brązowe sobie zamówiłam. Dalej co mamy? Hakamore, zamówiłam sobie nowe hakamore. Ze skóry, one kosztowało 369 zł. Zamówiłam sobie porządniejsze, bo tamte było z futerkiem. I że było z futerkiem, no to te futerko już się brudziło, takie już robiło się te hakamore. No widać, że zużywa się skóra, nie będzie aż tak źle wyglądać. Więc zamówiłam sobie hakamore. Ale całe skórzane, tutaj, o Jezu, tutaj ma takie mięciusie podszycie takie skórzane. Miękka skóra, fajna, aha, i to jest hakamore Sprengera, nie wiem jak to się czyta, tu Wam dam ewentualnie napis. On jest, ogólnie rozmiar jest uniwersalny, też w kolorze brązu, bo ja wszystko mam w brązie, więc brąz, życiem. Więc będzie nowa hakamore, tutaj mam jeszcze tanki. O, tu jest nawet napisane Sprenger. Tanki tak sobie wyglądają, ładne, porządne. Tamte niestety zaczęły mi trochę rdzewieć, więc nie jestem zbytnio zadowolona, ale teraz sobie kupiłam trochę lepsiejsze za większą cenę. No i tak to się prezentuje, złożę je później. Nie wiem jeszcze co będzie, czy będę używać tego na wentylu, no bo kupiłam to specjalnie pod wentyla, a że teraz nie wiadomo jak sprawa z wentylem, nie wiem czy jak będziecie to oglądać, to wyjaśniona będzie sprawa, czy jeszcze nie do końca, więc no zobaczymy. Kupiłam to specjalnie z myślą o nim, no ale jeśli się nie wykorzystam tego na nim, no to może w przyszłości kiedyś będzie jakiś koń, który po prostu, na którego będę mogła to po prostu założyć. No dobra, co mamy dalej? A tak w ogóle to odchudzam się, drugi dzień, nie wiem czy widać, tak, ale
moje odchudzanie jest w toku, bo stwierdziłam, że już mi się trochę przybrało, to wypadałoby trochę zrzucić co nieco. Jeszcze źle nie jest, ale robi się źle, więc powoli się nastawiam na małe odchudzanie. Dalej kupiłam grzebień. Miałam już taki grzebień, on jest do przerywania grzywy, nim przerywam grzywę, zawsze u Wentusia przerywałam. Połamał mi się, po prostu mi się połamał. Tak cisnęłam, że mi odleciała ta rączka drewniana, więc kupiłam nowy grzebień z drewnianą rączką, bo uwielbiam ten grzebek, jest super i mam nadzieję, że ten mi się nie rozleci, bo tamten mi się rozleciał. Tak rwałam grzywę, że mi się rozleciał. I ostatnia rzecz, też trochę powiązana z czapsami, są to, czekajcie, o tak zrobimy, buty z Hippiki. I oczywiście też brązowe. W ogóle jakie ładne one są. Moje to już są takie po prostu zużyte, wynoszone. A te to normalnie, o Jezu, one się chyba, w ogóle nie wiem, jakoś tak ładnie się mienią, moje tak nie wyglądały, nie wiem jak wyglądały, ale nie pamiętam już jak wyglądały, ale te są naprawdę fajnie wyglądają i mi się podobają. Wiecie co będzie najgorsze w tym wszystkim? Rozchodzenie tych butów, bo niestety ja w swoich poprzednich, pamiętam jak zaczynałam w nich jeździć, to jak uginałam nogę, to mi się strasznie wbijało w górną część stopy. I pamiętam, że moja prawa noga była ciągle zdrętwiała, ale jak się rozchodziło, to naprawdę uwielbiam te buty i za nic ich bym nie wymieniła, więc zamówiłam sobie właśnie drugą parę butów i czapsów, żeby mieć właśnie jakieś wyjazdy na zawody, bo chciałabym to bardziej iść, chciałabym więcej sesji zdjęciowych, więc takie cacko ładne, świeże, nowe przyda mi się na pewno. I tutaj drugi budzik do kompletu, więc super. Chciałabym w ogóle bardzo serdecznie podziękować Pasi Konikowi, właścicielce, całemu zespołowi. Ten sklep tworzą naprawdę cudowni ludzie, zawsze pomogą, uśmiechnięci, zadowoleni. Naprawdę super. Ja powoli swoją współpracę z Pasi Konikiem taką, wiecie, regularną jakby kończę. Będzie to taka współpraca na zasadzie, no nie taka ciągła, tak jak było teraz, tak? Przez ostatnie, ojej, ponad chyba pół roku, bo chyba ponad pół roku współpracuję z Pasi Konikiem. No zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko potoczy, ale takiej regularnej pracy już nie będzie. Ale to nie znaczy, że jeszcze na moim kanale nie zobaczycie Pasi Konika, bo jeśli chodzi o ten sklep, to jest naprawdę cudowny. Mój kod rabatowy, który tutaj Wam się wyświetla, na pewno będzie działał do końca roku, więc możecie z niego spokojnie korzystać. Ja na pewno będę dodawała jeszcze na jakieś zdjęcia na mojego Instagrama, a propos, zapraszam na mojego Instagrama. Na pewno będą zdjęcia z Pasi Konikiem, będą oznaczani. To by było na tyle, dziękuję za obejrzenie filmiku, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na Instagramy, są podane w opisie, może tutaj też je wkleję, jak będzie mi się chciało, ja jestem ogólnie bardzo leniwą osobą. Ostatnią. I nigdy nie nienawidzę dodawać tych, wiecie, tych Instagramów tutaj, więc na pewno macie je w opisie. Jeszcze raz dziękuję całemu zespołowi Pasi Konik. Mam nadzieję, że jeszcze wspólnie zobaczycie nas tutaj na kanale. Jakieś paczusie, nie paczusie. Sprzęt, pamiętajcie, kod rabatowy działa do końca roku, więc korzystajcie. Ja na pewno jeszcze będę coś zamieszczać razem z Pasi Konikiem. I co? No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!